Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Mamy teraz czas wolny. I tak, tu już byliśmy w pralni. Ale z tego co widzę, to tu jest... A nie, tu jest pralnia, tu jest co innego, łaźnia jest zamknięta. Wygląda na to, że nie mogę tam wejść. Trudno. Wejdźmy do jadalni. Co my tu znajdziemy? Pewnie ludzi. Nie myślę, że nikogo nie ma. Zegarek, kamera. Tam standardowo nic nie będzie. Ale mogę wejść tu do środka. I tu jest kuchnia. Co, i też nikogo nie ma? Gablotka. W środku jest dużo jedzenia różnego rodzaju. Jest monomoneta. Siódma. Siódma monomonetka. Warzywka. Kolorowe warzywa zostały ustawione w wielki stos. Jedzenie jest niesamowicie różnorodne i założę się, że bardzo zdrowe. Chociaż i tak wolałbym ciasto. A ja wolę monomonetkę. Bo po coś tutaj jestem. Zestaw noży niebezpiecznie. Na ścianie wiszą noże kuchenne. Mamy tu całkiem sporo różnych typów. Nie miałem pojęcia, że aż tylu potrzeba do gotowania. Nie było monomonetki za to? To nie, bez błahy. Dobra, idziemy na parter, bo już tu chyba wszystko przeszukaliśmy. Wyjdźmy stąd. Idziemy teraz na parter. Tylko parter jest chyba tu. Nie, tu nie jest parter. Tu jest parter. Tu jest parter. Znaczy, my jesteśmy na parterze w teorii, ale chodzi mi bardziej o to piętro pierwsze. Zwiedzimy sobie klasy przy okazji. Ta tablica należy teraz do mnie. Pewna piękność. Pewna piękność. Ale tu też są zegarki tylko i tak dalej. Jest to zegar, który pokazuje czas, ale nie mogę wyjrzeć na zewnątrz, więc aha. To samo co wtedy. I tu nic nie było. To jest klasa druga. A to nie jest ta klasa, co my byliśmy wcześniej? No pewnie, że tak. I tu również jest wszystko to samo, co było. Ta kartka już była przez nas przeczytana, więc nie ma sensu ich drugi raz czytać. A tu czerwone drzwi. Drzwi ani drgną. Muszą być zamknięte. Czyli nie wszędzie Monokuma nas spuszcza. O, tu możemy wejść. No, jest Hifumi, jest Junko. W środku nic nie ma. Tu są dwie postacie, ale tu jeszcze coś może być. Odtwarzasz DVD, ale nie widzę tutaj żadnych płyt. Odtwarzasz sam w sobie jest bezużyteczny. Gdybyśmy mieli co oglądać, przynajmniej czas by jakoś mijał. Ale jest monomonetka. Dziewiąta sztuka. Tu coś jeszcze jest, ale to jest chyba kamera. Kamera. Za kamery chyba nie ma nic. Sala nagrań. Tu jest sklep. I tu jest jeszcze łazienka i jest jakiś inny segment. Cóż to jest za segment? A, to jest wyjście. No i tu widzę, że są same osoby, które były do tej pory. Ale jest jeszcze jakaś szafka. Wygląda to jak skrzynka pocztowa, ale w środku jest pusta. No jak pusta? Jest monomonetka. Dobra. To już będzie ostatni segment, w którym będziemy wchodzić. Tu jest zamknięte. Rozumiem, że do damskiej tak czy inaczej nie wejdziemy. Przynajmniej troszeczkę ogarniemy sobie tutaj cały ten grajdołek. Tu nic nie ma. Tylko i wyłącznie ten uczeń, który jest taki pierdyknięty. A czy sala gimnastyczna jest otwarta? Tu już tego miecza nie ma. Ale sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek, czy coś tam nie było. Parę dyplomy. Standardowa śpiewka. Makoto. I jest duża sala gimnastyczna. Uwaga, obserwacja. Jest tylko monitor.
I tylko monitor. Dobra, idziemy do sklepu, kupujemy prezenty i... idziemy rozmawiać z naszą koleżanką. Nie z Sakurą. Boże, ja mam z tą Sakurą. Co ja mam z tą Sakurą? Przynajmniej mogę zapalić teraz jak człowiek. Opowiem wam, że przez te odcinki z Danganronpy nie mogę nic się napić, ani nic nawet zapalić. Dobra, ty już znasz to. Ty już to znasz, to po co się pytasz? Dobra, jedna moneta. I wypadło. Plecak? Zbroja. To była zbroja. Czy da się na przykład liczbę monet zwiększyć, żeby to poleciało tak pod rząd? Chyba nie. Tak, bo tu używamy kilku monetek, żeby była mniejsza szansa na powtórkę. No to co to jest? Ciężarek? I madło? Puszka coli? Latarka albo pewne urządzonko. If you know what I mean. Jakiś token. O, farciarz. Coś wpadło. Darmowa skrzynka. Donaty. Kolejny farciarz. A w środku. Znów to przypinka? Nie, my jej chyba nie mieliśmy. Kolejny farciarz. Nice. I nasionka. Mam prawie 10% na powtórkę. Jakieś radyjko. Kurde, co to jest? Kolejny farciarz wpadł. No, otwieraj. I kolejne radio. To już powtórka jest. Pióro? Nie mam pojęcia, co to może być. Dobra, monetek już nie mamy. Nie mamy jakiś czerwony kapturek. Wychodzimy. I idziemy do Sayaki. Sprintem, sprintem, sprintem. Sayaka była gdzieś tutaj. Hotel rozpaczy. Jest Sayaka. Maksujmy najpierw ją. O, Makoto, pragniesz mnie? Tylko żartuję. Czy powinienem pogadać z Sayaką? Spędź trochę czasu z Sayaką. O, chcesz ze mną trochę porozmawiać? Chętnie. Spędziłem czas na rozmowie z Sayaką. Sayaka i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować sobie ten prezent? Oczywiście, tylko nie wiem, co ja mam. Coca-Cola. Czarny croissant. Koła dmuchane. A, to są donatowe koła dmuchane. Czyli to jest coś do pływania, też wiem dla kogo. Nasiona słonecznika. Urok Boga Wojny. To raczej nie dla niej. Figurka Astral Boya. To też raczej nie dla niej. Zbroja berserka. Złoty samolot. Pagan Dancer. Drugi guzik. I madło. Dobrze powiedziałem, że to i madło. Mała latarka. Wieczne pióro powieść o pisarza. To też wiemy, dla kogo jest. Czerwony kostium. Dajmy jej małą latarkę. Zawsze warto mieć przy sobie latareczkę. Kto wie, kiedy światła zgasną. Jest rozmiaru kartonu zapałek. Dobra, dajmy jej. A? Prezent dla mnie? Dziękuję ci, dobrze się nim zajmę. Czy to znaczy, że jej się podoba? Słuchaj, mogę zadać ci pytanie? Znów ta grzeczność, słucham. I równie grzecznie zapytam. Masz może dziewczynę? Co? Skąd takie pytanie? Zawstydziłeś się? Czy to znaczy, że masz? Nie mam dziewczyny, żadnej. To może czujesz do kogoś mięte? Chwileczkę!
Co w ciebie wstąpiło? Skąd takie prywatne pytania? Byłam ciekawa, więc spytałam. To źle? Nie, nie, że źle. To chyba naturalne, że jestem ciekawa, prawda? W końcu jesteśmy kolegami z klasy, którzy przechodzą przez to samo wspólnie. Kolegami z klasy. Chociaż to też nie wszystko. Ty i ja jesteśmy czymś więcej niż tylko znajomymi z jednej klasy. Czymś więcej niż? Jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi od czasów gimnazjum. To prawda. Przyjaciółmi, oczywiście. Więc chciałbyś mnie o coś zapytać? Co? Nie żadne co. Nie chcesz zapytać mnie, czy ja mam chłopaka? To nie tak, że nie chcę wiedzieć. Oczywiście, że chcę. Jesteś naprawdę popularna, co nie? Nie zdziwiłbym się, gdybyś jakiegoś miała. Nie, nie mam. Prawda jest taka, że jestem zbyt zajęta, żeby zajmować się takimi sprawami. Więc... czy czujesz coś do kogoś? Dobre pytanie. Powiedzmy, że jest ktoś, kto mnie interesuje. Sayaka spojrzała prosto w moje oczy. Mógłbym przyrzec, że jej policzki się zaczerwieniły. Chwila, że ja? Ale muszę póki co odłożyć to uczucie na bok. Wydostanie się stąd jest teraz najważniejsze. Tak, racja. Wydostajemy się stąd razem. Co by się nie stało? Proszę, nie odwracaj się ode mnie, dobrze? Oczywiście, nigdy nie odwrócę się do ciebie plecami. Chcę, byś coś wiedział, Makoto. Chcę, żebyś wiedział, że ja nie mogę oszukać swoich uczuć. Naprawdę się cieszę, że tu jesteś. Kiedy się tak uśmiechnęła, poczułem, jak całe moje ciało wypełniło niespodziewana energia. To tak jakby jej uśmiech był jakimś źródłem energii. Moja przyjaźń z nią jest źródłem odwagi. Moja więź z nią staje się jeszcze silniejsza. Dlatego muszę dać z siebie wszystko. Dla siebie i dla Sayaki. Cieszę się, że dasz z siebie wszystko dla mnie. Co? Słyszałaś mnie? Tak jak mówiłam, jestem medium. Żartuję. Mam po prostu dobrą intuicję. Ale naprawdę, to sobie właśnie pomyślałeś? Cóż, ja... W każdym razie pomóżmy sobie nawzajem, żeby się stąd wydostać, bez względu na wszystko. Postaram się najbardziej, jak potrafię. Tak, masz rację. Musimy ze sobą współpracować i dawać z siebie to, co najlepsze. Dam z siebie wszystko. Uzbroiłem swoją duszę ścianą z tych słów. Profil ucznia Sayaki został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Twoja maksymalna liczba specjalnych punktów się powiększyła. Dobrze ci idzie. Po wcześniejszych obietnicach skierowanych do Sayaki wróciłem do swojego pokoju. Wciąż mam wiele czasu przed wieczorem. Niezbyt mi się uśmiecha siedzenie tutaj. Może pójdę się rozejrzeć. No pewnie, że wychodzimy. Idziemy dalej do Sayaki. O, wilku mowa. Wybierasz się na spacer, Makoto? Nie miałabym nic przeciwko, gdybyś mnie zaprosił. Czy powinienem pogadać z Sayaką? Spędźmy trochę czasu. Okej, chodźmy na spacer. Myślę, że to pomoże nam rozluźnić, że to pomoże rozluźnić nas oboje. Czerpałem radość z długiego i powolnego spaceru z Sayaką. Sayaka i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować sobie za prezent? No pewnie. Sayaka, damy ci puszkę coli. Chcesz? Ty już czarne croissant miałaś. Dajmy ci czarne croissant. Nie mogę ci... A nie mam! 0/0, fuck. Nasionka słonecznika. Urok Boga Wojny raczej nie. Damy jej figurkę Astral Boya. A? Prezent dla mnie? Dziękuję ci, dobrze się nim zajmę. Czy to znaczy, że jej się podoba? Aha, aha. To jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22.
W związku z tym oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie, kraluchy pod poduchy. Trzeci dzień dobiegł już końca. Kiedy ja... Nie. Kiedy my wszyscy się stąd wydostaniemy? Położyłem się na łóżku, patrząc się ślepo w sufit. Zanim się zorientowałem, zasnąłem. Teatr Monokumy. Potrzebuję natychmiastowej błyskawicznej podwózki. Jeśli nie będzie błyskawiczna, to będzie to samo, jakbym się poddał. Jeśli myślisz, co rządzi światem, oczywiście to szybkość. To dlatego kierowcy Formuły 1 są tacy popularni. Każdy idiota może coś osiągnąć, jeśli zrobi to powoli. Nawet ludzki bobek mógłby stworzyć dzieło sztuki, jeśli poświęciłby na nie całe swoje życie. Ktoś, kto robi wszystko w odpowiednim czasie, jest zarówno mądry, jak i godny podziwu. Proste jest lepsze niż krzywe. Pływanie kraulem jest lepsze niż rzepką. Kasy samoobsługowe są lepsze niż zwykle z kolejkami, a twórca memów jest mądrzejszy od pisarza książek. Chcę wam przekazać, że szybkość jest wyznacznikiem w naszym świecie. Tego powiedziałem... Dlatego powiedziałem, że potrzebuję tej podwózki. W międzyczasie 0,00002 sekundy później. Dzień dobry wszystkim, jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i gnać. Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień. Irytujący głos Monokumy mnie obudził. Powoli wstałem z łóżka. Kolejna niespokojna noc. Z każdym dniem czuję się bardziej zmęczony. I po krótkiej chwili, gdy to powiedziałem, usłyszałem dzwonek do drzwi. No dobra, któż to może być? Co za fantastyczny poranek, czyż nie? Taka? Proszę wybaczyć za moje najście. Nie czekając na zaproszenie, Taka wszedł do mojego pokoju. Czego ty chcesz? Co jest Taka? Nieważne jak mocny będzie wicher, nie upadnę, póki stoję mocno na moich nogach. Zgadzasz się ze mną? Nie jestem pewny, czy rozumiem. A jeśli nie będziesz w stanie ustać, znajdź kogoś, kto będzie cię wspierał, byś mógł tylko wesprzeć. Tak będzie zdolny pokonać każdą wichurę. Myślałem dużo wczorajszej nocy i zdecydowałem, że musimy się wszyscy zjednoczyć. Dlatego też, od teraz, każdego ranka, po porannym ogłoszeniu, wszyscy będziemy się spotykać na śniadaniu w jadalni. Za to, że teraz jest początek tego pięknego dnia, proszę udaj się do jadalni w najwcześniejszym możliwym terminie. To wszystko ode mnie. Muszę innym przekazać tą dobrą nowinę. Taka nawet nie zaczekał na moją odpowiedź. Odwrócił się i wyszedł, zanim mogłem cokolwiek powiedzieć. Cóż, lepiej udam się do tej jadalni. Puszczamy. I idziemy do jadalni. Toko, co się stało? Toko? Czego? Zastanawiałem się tylko, co robisz przed jadalnią. Nie powinnaś być w środku? Ja wiem, po prostu muszę przygotować się mentalnie. Przygotować się? O czym ona mówi? Jestem taka nerwowa. O co ona się tak denerwuje? Wszyscy są? Wszyscy są. O Jezu, ile was tu jest? O Matko Boska, ile czytania.
Wygląda na to, że wszyscy już są, więc rozpocznijmy nasze pierwsze śniadaniowe spotkanie. Chcę wszystkim podziękować, że pomimo swojego napiętego grafiku zjawiliście się na zebraniu. Nie chciałem tu przychodzić gościu. To ty mnie tu zaciągnąłeś. Wiem, że wspomniałem o tym wcześniej, ale... Jak chcemy się stąd wydostać, musimy wszyscy razem współpracować. A pierwszym krokiem do współpracy będzie wspólne śniadanie, które pomoże nam rozaprzyjaźnić się i zbudować wzajemne zaufanie. Więc od teraz, po każdym porannym ogłoszeniu, będziemy się wszyscy spotykać tutaj w jadalni. A teraz zacznijmy nasz wspólny posiłek. Czy ty chcesz, abym jadła śniadanie z innymi ludźmi? Nigdy tego wcześniej nie robiłam. To trochę stresujące. Też dawno nie jadłem w towarzystwie. Tak w ogóle, czy ktoś znalazł jakiekolwiek poszlaki? Cisza odbiła się echem w całej jadalni. Serio? Nic a nic? Niczego, co by nam pomogło się stąd wydostać lub odkryć tożsamość tego, kto nas tu zamknął? Umrzesz. Jeśli nie będziesz mogła się powstrzymać od okazywania słabości przed innymi, umrzesz. No do cholery, nawet sobie nie żartuj. Nie żartuję. Zdolność adaptacji to zdolność przetrwania. Nie mówiłam już tego? Więc lepiej się pospiesz i zaakceptuj swoje nowe życie. Postradałaś zmysły? Mam zaakceptować to wszystko? Czy ty słyszysz samą siebie? Brzmisz, jakby ci się to podobało. Rób sobie, co chcesz. Ale kurwa! Nie ma mowy, że ja tu zostanę. Mam to w dupie. Chcę się stąd wydostać. A, oczywiście. Śmiało. Spoko, więc nikt nie znalazł żadnych poszlak. Jedno wam mogę powiedzieć. O tym, kto nas tu zamknął. To ktoś, kto ma nierówno pod sufitem. Z jakiegoś innego powodu bylibyśmy tu zamknięci. Jasne, na pewno ma nacerne we łbie, ale to żadna poszlaka. Co jest młoda? Jeśli myślimy w kategorii ludzi, którzy są naprawdę nienormalni lub dziwni, myślicie, że osobą, która stoi za tym wszystkim, może być pewien seryjny morderca? Seryjny morderca? Chichiro, masz może jakiekolwiek podejrzenia, kto za tym wszystkim może stać? Być może. Nie mogę w 100% tego powiedzieć, ale... Pewność nie jest tu najważniejsza. Pozwolę na jakiekolwiek uwagi, jakie masz. Dobrze, więc... Słyszeliście może o Genocide Jacku? Masz na myśli tego seryjnego mordercy, o którym było głośno w całym internecie i telewizji? Morderca, który zabija w najbardziej dziwaczny i brutalny sposób. Ten, który zawsze pozostawia po sobie słowo Bloodlust, napisane krwią własnej ofiary na miejscu zbrodni. Ktokolwiek to jest, jest jak duch. Uderza bez ostrzeżenia i znika bez śladu. W internecie jest znany jako... Genocide Jack. Mówią, że na twoim koncie ma ponad 1000 ofiar. Ale to tylko miejska legenda, nie? Tak czy inaczej, kimkolwiek jest Genocide Jack, na pewno jest jakimś bardzo szalonym zabójcą. Jeśli on naprawdę jest takim ostatecznym psycholem, to nie zdziwiłbym się, gdyby on za tym wszystkim stał. Ale jak już mówiłam, nie mogę być tego pewna. Nie mam żadnych dowodów ani nic, tylko moje przypuszczenia. Skoro jest zabójcą, to nie oznacza, że nas wszystkich pozabija? No, będzie dobrze. Jestem pewna, że będzie w porządku. Ponieważ pomoc wkrótce po nas przybędzie. Jestem tego pewna. Pomoc? Tkwimy tu już od kilku dni, prawda? Nie ma z nami żadnego kontaktu, więc na pewno ktoś o się o nas martwi. Założę się, że policja już nas szuka. Policja? Pokładasz nadzieję w policji? Co ty tu robisz? Ludziska, na poważnie, czy wy wiecie, jaka jest rola policji?
Jedyne w czym są dobrzy, to w łapaniu złodziejaszków, dawaniu mandatów i pomaganiu przegonić przez ulicę. Złoczyńcy bez problemu by ich pozamiatali. Chcecie polegać na takich frajerach, co by najchętniej całymi dniami zajadali się pączkami? Jejku, dajcie spokój, ludziska. Jak naprawdę chcecie stąd wyjść, to wystarczy, że kogoś zabijecie. Typie, dlaczego się śmiejesz do cholery? Jestem po prostu pod wielkim wrażeniem zaangażowania w to całe przedstawienie. Wciąż myślisz, że to przedstawienie? Więc, panie psychiczny, dziwaczny, zabójczy draniu, czego od nas kurwa chcesz? Pan psychiczny, dziwaczny, zabójczy draniu, co? To bardzo długie imię, pewnie niemieckie. My już wiemy, kim ty tak naprawdę jesteś. Może jak będę go ignorować, co mi pójdzie. Hej, nie ignoruj mnie, dupku! Dobra, dobra, wracajmy do naszych interesów. Minęło już kilka dni, odkąd zaczęło się wasze szkolne życie, a nikt jeszcze nikogo nie zabił. Myślałem, że będziecie leniami, a i są lubni, ale tu się okazuje, że współpracujecie ze sobą. Jeju, jak ja się nudzę. Nie możesz nic zrobić, żebyśmy zaczęli siebie zabijać. Czekajcie, już wiem. Ding, 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 dostałem olśnienia. Ta cała tajemnicza otoczka jest na swoim miejscu, więc dlaczego jeszcze nikt nikogo nie zabił? Nie mogłem tego zrozumieć, ale teraz mnie olśniło, że przecież zapomniałem o najważniejszym. Co ty próbujesz? Jak chcecie wiedzieć, spieszę wam z odpowiedzią, to motyw! Pu, to takie proste, muszę tylko wszystkim dać jakiś motyw. Motyw? O czym ty kurwa pierdolisz? O tak! O tak w ogóle, jest coś, co chcę wam pokazać, ludziska. Przestań zmieniać kurwa temat! Mam pewne filmiki, które chciałbym, żebyście wszyscy zobaczyli. O, ale nie martwcie się, to nie są jakieś zboczone filmy dla dorosłych, ani nic takiego. Poważnie, nie myślcie sobie. To są specjalnie przygotowane filmy dla każdego z was, które pokazują, co się dzieje poza szkołą. Poza szkołą? O czym ty gadasz? Och, mistrz jest dzisiaj taki niecierpliwy. Dlaczego po prostu ich teraz nie obejrzymy? One mamy takie pewne miejsce, w którym jest wszystko, czego potrzeba do odtwarzania filmów. Dobrze, więc chodźmy obejrzeć te filmy. Ale zanim to zrobimy, chciałabym się czegoś dowiedzieć. Kim jesteś i dlaczego to wszystko robisz? Czego chcesz od nas wszystkich? Czego ja chcę od was? Cóż, jak chcesz tak bardzo wiedzieć, to... Rozpaczy. To wszystko. Jeśli chcecie dowiedzieć się reszty, to musicie sami pogłówkować. Róbcie co musicie, by odkryć tajemnicę ukrytą w tej szkole. Nie będę was powstrzymywać. Bo szczerze mówiąc, to jest strasznie zabawne oglądanie was tak desperacko szukających odpowiedzi. Mam nadzieję, że mogę na was polegać, jeśli chodzi o dostarczanie mi rozrywki. Odszedł. I po raz kolejny wyszedł, zanim mogliśmy dowiedzieć się czegoś użytecznego. Tak myślisz? Sądzę, że jednak dowiedzieliśmy się czegoś bardzo przydatnego. Nie mam zamiaru stać na drodze do prawdy. Nie ma zamiaru stać nam na drodze do prawdy. Interesujące. Być może, ale co z tymi filmami, o których wspominał? Jestem bardzo ciekawa, co się na nich znajduje. Tak samo jak ja. Okej, więc... Mondo zaczął rozglądać się po jadalni, ale kiedy jego spojrzenie wylądowało na mnie, zatrzymał się. Hej, Makoto! Sprawdziłbyś to dla nas, kolego? No, dlaczego ja? Ponieważ jesteś bliżej drzwi. Taka jest zasada, nie? Zasada? Hej! Nie widzisz, jak grzecznie cię proszę o małą przysługę? Co w tym takiego trudnego? Po prostu sprawdź to szybko. Dobrze, już pójdę. Spoko, dzięki, jestem ci winien przysługę. Jeżeli Makoto idzie, to ja wraz z nim
Nie jest bezpiecznie chodzić samemu po tej szkole. Pepka, więc idziemy na waszą dwójkę. Jak coś się stanie, to krzyczcie. Już sama nie wiem, czy Mondo jest totalnie niezawodny, czy totalnie przerażający. Powiedziałbym, że to i to. To nie tak, że jest złą osobą, ale dobrą osobą też na pewno nie jest. A więc gdzie jest to pewne miejsce, o którym wspominał Monokuma? Musi być gdzieś, gdzie można odtwarzać płyty, ale... Jeśli to miejsce jest przeznaczone do odtwarzania płyt, to musi być... Oczywiście, że centrum obsługi tych płyt, w sensie gdzieś tutaj jest, niedaleko. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, jak i harmonogram macie w opisie, a my zobaczymy, co dokładnie się stanie w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej, hej!